W ostatnim czasie szturmem do takiego obiegu publicznego wdarł się czat GPT i ta cyfryzacja w ostatnim roku poszła do przodu. Opowiesz nam coś o tym? Tak. Kolejny impact i w tym roku takim głównym kluczem to jest AI i czat właśnie. Ale tak, jeżeli popatrzymy na to od takiego strony systemów informatycznych, to to jest naturalna konsekwencja. Znaczy, ileś lat temu mieliśmy, pojawił się internet, potem chmury obliczeniowe, łatwo skalowalne systemy, bo mamy dużo, potrafimy dużo liczyć. I to jest naturalna konsekwencja. Po prostu potrafimy policzyć coś, co w informatyce było zdane. No, sieci neuronowe to są lata 60. XX wieku. Tylko my to w końcu potrafimy policzyć. No i ten czat rzeczywiście jest taką bardzo mocną zmianą, która się pojawiła w tej chwili na rynku. A co jest w nim takiego niezwykłego, że on tak, można powiedzieć, podbił serca internautów, bo tutaj widzimy, że użytkownicy internetu przerzucają się screenami na przykład z tego, co im powiedział czat GPT, gdzie się pomylił i tak dalej. Czy tę zmianę ja bym porównał do zmiany, jak ja studiowałem ileś tam lat temu, to myśmy chodzili do biblioteki i szukaliśmy książki, trzeba było pójść, znaleźć informacje w bibliotece, w encyklopedii. Potem pojawiły się w czasie moich studiów, pojawiły się wyszukiwarki internetowe. I wtedy było tak dokładnie to samo, co teraz. Wow, informacja jest na wyciągnięcie ręki, w ogóle już biblioteki nie są potrzebne. I to, co teraz jest tak naprawdę na co dzień, to ten czat staje się taką lepszą wersją wyszukiwarki. My łatwiej pozyskujemy informacje, ta informacja jest dla nas dostarczona w gotowej formie. To nie jest tak, że muszę przejrzeć ileś stron, tylko od razu dostaję odpowiedź na zadane pytanie, więc ta zmiana jest taką samą zmianą, jak się pojawiły przeglądarki ileś lat temu. Czyli życie staje się prostsze dzięki temu. Szybsze. Szybsze? Szybsze. Bo niekoniecznie czat ma zawsze rację. Tak, to znaczy ja się jakąś część mojej kariery zajmowałem systemami robotycznymi i w robotyzacji pojawiają się takie hasła, tutaj też na Impakcie parę lat temu, że roboty wyrzucą nas z roboty. Paradoksalnie okazuje się, że fabryki, które się robotyzują, automatyzują, zatrudniają ludzi więcej albo przynajmniej utrzymują to samo zatrudnienie, więc z czatem jest chyba tak samo i to będzie ta sama reakcja. Znaczy, to, że czat wyrzuci wiadomość dla mnie jako dla eksperta, to ja potem to muszę tak, że tak przeczytać i akredytować, więc to przyspiesza moją pracę, ale na pewno mi nie wyeliminuje ekspertów. To znaczy, ktoś, kto chce udawać, że się zna, to faktycznie w czacie może napisać referat na dowolny temat, ale specjalista wykryje próbę fałszerstwa, tak, więc to przyspiesza. Ja robiłem takie testy tworzenia na przykład prezentacji, jak szybko można zrobić prezentację przy użyciu czatu i ona rzeczywiście mi przyspiesza pracę, ale muszę weryfikować, bo powiedzmy 10-20% informacji jest nieprawdziwej albo nie podanej w tej formie, w której ma być, więc to jest duże zagrożenie i nad tym jako ludzie musimy pilnować, żeby te systemy AI nam nie dostarczały fałszywych wiadomości, przepraszam, fake newsów. No, tak, trochę tak, tak dziennikarsko, to one mogą być źródłem fake news. Ale czy te fake newsy, błędne informacje, które wypluwa z siebie czat, czy to jest największe zagrożenie? Bo wiemy też o tym, że pojawiały się niejednokrotnie treści homofobiczne, ksenofobiczne, rasistowskie, produkowane przez czat właśnie. Czat uczy się tego, co ma w internecie. To ileś lat temu oglądałem taki film science fiction, właśnie robot nauczył się tego, co było w głowie człowieka, który go trenował i tutaj jest dokładnie to samo. To znaczy, te systemy uczą się tego, co znajdują w internecie. Czyli jeżeli karmimy system treściami określonego rodzaju, to taki wynik dostaniemy. To jest trochę tak jak wychowywanie dziecka. No, jak mamy dziecko i ono widzi pewne zachowania, no to nimi nasiąknie. I tutaj jest dokładnie to samo. Bo ten system nie ma takiej inteligencji ludzkiej. On po prostu uczy się, szybko wyszukuje nam informacje. Więc te treści, no po prostu jak takie są, to takie znajduje. To jak możemy się przed tym ustrzec? Musimy pamiętać, że jesteśmy ludźmi i to my decydujemy o tym, co wychodzi z naszego, co tworzymy. Znaczy, ty jako dziennikarka, czy ja jako naukowiec, no mogę zaufać temu czatowi, albo mogę to zweryfikować krytycznie. Jak zaufam, no to te treści będą takie, jakie mi ten czat wyrzucił, ale jak jednak nałożę na to tę swoją takie ludzkie podejście, no to wtedy to będzie dobrze. No musimy pamiętać, że jesteśmy ludźmi. To tak naprawdę zawsze w wszystkich systemach, czy robotycznych, czy chmurowych, czy teraz AI-owych, zawsze ten człowiek jest najważniejszy. Czyli jakby summa summarum, robot nie wyrzuci nas z roboty jeszcze.
Ja sądzę, że długo nas nie wyrzuci. To znaczy tak, podchodźmy do tego, bo to jest ewolucja. Znaczy, ja wiem, że na takich konferencjach wszyscy mówią o rewolucji, ale to jest ewolucja, która tak postępuje krok po kroku. Jak proponuję spojrzeć na książki z lat 70., gdzie były prognozy, jak będzie wyglądać informatyka. Odnieśliśmy sukces. Po 50 latach zrobiliśmy jakieś 70 parę procent tego, co było wtedy prognozowane.